Cześć Mobi, witam Was serdecznie, a dzisiaj rozpoczynamy test unboxingiem słuchawek bezprzewodowych Redmi AirDots. Powiem Wam, że to jest pierwsza rzecz z Chin, która przyszła mi w trochę zgniecionym pudełku. Ale też to pudełko niestety, jak na Mi, jak na Redmi, jest marnej jakości. Pokażę Wam poprzednie pudełko z moich słuchawek. Zrobię test porównawczy Redmi AirDots z tymi właśnie Xiaomi Mi bezprzewodowymi. Tu jest zupełnie inne wypełnienie. To pudełko jest sztywne, przyszło w całości i lepiej się prezentuje. Tutaj, no powiem Wam, że Xiaomi zaoszczędziło i to strasznie. No przed taki gniot. Mam nadzieję, że w środku się nic nie uszkodziło. Ogólnie kolorystycznie i wizualnie, designersko, jeżeli chodzi o kolory, jest bardzo fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania pudełka i wypełniaczy, jest dosyć słabo. No dobra, ale ważniejsze są słuchawki. Sprawdźmy, co tu mamy. Wszystko po chińsku, ale próbujemy się wczytać. Bluetooth 5.0. Akumulator na słuchawkę 40 mAh. Akumulator w stacji dokującej 300 mAh, bo nie wiem czy wiecie, ale te słuchawki od tych różnią się tym, że tu nie ma stacji dokującej. Tutaj mamy 300 mAh stacji dokującej, więc jeżeli Wam się nawet w słuchawkach skończy prąd, to sobie wrzucacie z powrotem do stacji dokującej, pół godziny, godziny, znowu podładowane, znowu można używać przez jakiś czas. Zobaczymy, na ile starcza też ładowanie w tej stacji dokującej. To jest naprawdę świetna sprawa. Tutaj mamy większy co prawda akumulator, tu mamy 200. Przesadziłem. Tu mamy 120 mAh. Ale mamy 120 mAh na dwie słuchawki. Tu mamy po 40 na słuchawkę, czyli mamy 80 mAh. Zobaczymy też, jak jest z wytrzymałością. To kontra to. Chociaż ta stacja do końca, to mi się podoba. Dobra, koniec gadania. Otwieramy. Słuchawki dostępne również w sklepie Banggood. Link w opisie. Przesyłka trwa mniej więcej realne 2 tygodnie. Dobra, mamy stację dokującą, ładnie zabezpieczona, bardzo estetycznie wykonana, taki półmatowy plastik i w środku słuchaweczki. W pełnym teście powiem Wam, jak one się spisują. Zobaczymy, czy to się... O, bardzo ładnie wychodzą. Powiem Wam, że tak, w stosunku do pudełka, estetyka wykonania tej stacji dokującej, jak widzicie, to są takie piny maleńkie, raz, dwa, do ładowania. Teraz mamy słuchaweczki. Tu też mamy piny. Odkleimy te wszystkie folie. Jest matowy przycisk, dobra. Potem sobie do nich siądę, potestuję i zobaczę co i jak. A, powiem Wam teraz jak z wagą, tak? To jest ważne. Zamontowane w uchu. Powiem Wam, że rewelacyjnie tłumią, jeżeli chodzi o dźwięki z otoczenia. Świetnie pasują. Zobaczę, czy są też inne wkładki. Ale na razie to jakość wykonania jest bardzo, bardzo fajna. Popatrzmy, czy coś jest więcej. Ładowarki nie dali. Znaczy ładowarki, kabla po prostu. Micro USB. Jakaś papierologia. Redmi AirDots napisane po angielsku. Reszta po chińsku. Widać, że produkt jest naprawdę typowo w tej chwili jeszcze na rynek chiński. Tu mamy jakie prawidłowo założyć. No wiadomo, że pismo obrazkowe jest zrozumiałe międzynarodowo. Tutaj jakie skonfigurować. Dobra, no. Będzie wyzwanie, ale będę próbował. A, i są też inne nakładki. Teraz zobaczmy, czy są zapasowe, czy po prostu różnią się wymiarami. Tak, różnią się wymiarami, założone są średnie, jak widzimy są tu duże i małe, a tu mamy średnie. Zdejmę to, sobie zobaczymy jak to wygląda.
Duża, średnia, która była założona i mała. Bardzo fajnie, że Xiaomi dostarcza cały pakiet. Tak jak mówiłem, link i cena w opisie. Zobaczymy, jak to jest z ładowaniem, ile one wytrzymują i czy są wygodne. Gdzie no, kartonik, tak jak mówiłem, słaby. Żadnego usztywnienia tu nie dali. Na szczęście wszystko przyleciało bez żadnych uszkodzeń. Dzięki za uwagę. Jeżeli lubicie moje filmy, to oczywiście lajkujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to subujcie. I zapraszam do oglądania testów tych słuchawek. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.